Słyszeliśmy, no i też widzieliśmy, że lubisz efektywnie wjeżdżać na metę odcinków specjalnych. No tak, tak jakoś wyszło. Nie do końca tak to planowaliśmy, ale skończyło się niegroźnie, lekkim skokiem w polu, więc myślę, że przynajmniej było widowiskowo, więc kibicom na pewno się to podobało. Na tym rajdzie ciasno jest dosyć w klasie Open End, no i też nieduże różnice czasowe z twoim kolegą z zespołu. Tak, cieszy mnie to, że jesteśmy bardzo blisko czasowo. Mam nadzieję, że cały jutrzejszy dzień też tak będzie i pogonimy jeszcze troszkę chłopaków w proto, więc nie mogę się już doczekać jutrzejszego dnia i następnych OS-ów. A ty jak sobie radziłeś z tą dzisiejszą niepewną, śliską nawierzchnią? No staraliśmy się jak mogliśmy. Urzędów nas dość mocno zaskoczył pod względem właśnie jak bardzo był śliski i jak zmienny ten asfalt. No ale poradziliśmy sobie bez większych przygód, bez jakichś cofań, nawrotów, więc myślę, że bardzo pozytywny dzień.